na światło śmiechu ista. Niechaj mu świeci wieczny odpoczynek, raczunać. Oni pojechali jako pierwsi do Kazimierza Dolnego.
92 roku, a w 93 tu już zorganizowano przegląd. Marian był naprawdę wybitnym muzykantem. Ja towarzyszyłem z kamerą. No oczywiście nie na wszystkich festiwalach, tam gdzie był, ale naprawdę cieszył się bardzo dużym szacunkiem właśnie wśród muzykantów za swój styl gry. Także w internecie publikowaliśmy i publikujemy cały czas jeszcze jakieś tam materiały archiwalne, zostały z Mariana. Cieszy się naprawdę dużą oglądalnością. Nie wszyscy kojarzyli go, jak się nazywa, ale kojarzyli go liter. A ten wysoki z czarną harmonią od Maciejowa. Już wiedziałem, że mówią o Marianie. Ale na Powiślu Maciejowickim kończą się muzykanci. Najstarszy jest Stefan Nowaczek, senior, ale już naprawdę bardzo leczliwy. Naprawdę bardzo wybitna postać, która jest bardzo ceniona w świecie muzyki tradycyjnej. Często bywa w Warszawie. Myśleliśmy nawet, że może by miał jakiś uczniów, ale niestety żadnych uczniów się nie znalazło. Szkoda, że może tak się zdarzyć, że muzyka tradycyjna na Powiślu Maciejowickim naprawdę zaginie. Bardzo żal nam jest Mariana, bo Marian mógł jeszcze grać, to głupio. 60 lat naprawdę jest mało. Ale jest siła wyższa, nie poradzimy na tą siłę. Proszę Państwa, żyjemy w takich czasach, że środowiska starają się jakoś uhonorować, jakoś nadać charakter uroczystościom. Ludzie, którzy są związani z folklorem, młodzi, gdy biorą ślub, to tak też próbują ten ślub nadać mu charakter taki coś ludowości. Ale też pogrzeby, gdy chowa się muzykantów, czy kogoś związany z folklorem, to też starają się nadać tym pogrzebom taki właśnie charakter, że to nie jest zwykły człowiek, bo to był muzykant, czy człowiek zespołu jakiegoś ludowego. Tak jak żołnierze chowają po żołnierzku swojego towarzysza, strzelając kulę, tak muzykanci po cichu, gdzieś z boku, grają muzykantowi, żeby to, co kocha. A Marian, muszę Państwu powiedzieć, bardzo kocha swoją muzykę. Ciężko pracował na polu, ale gdy był festiwal, to w nocy, po pracy, do późnych godzin ćwiczył, bo chciał dobrze zagrać, dobrze wypaść. Taki był pracowity. Dziękuję panu wójtowi, że tak pięknie wyliczył i nie wyręczył jego wszystkie sukcesy. I też dziękuję wójtowi, że docenia region maciejowicki, że tutaj rzeczywiście jakieś imprezy się odbywają, a to jakieś zabawy, a to jakieś przyglądy. Zawsze tu mogę przyjechać z kamerą. Muszę Państwu powiedzieć, że taki region, gdzie jeszcze naprawdę się kochają regionalną muzykę, są zabawy, to są okolice Radomia. Ale na drugim miejscu są okolice Maciejowic, gdzie gra muzyka, to ludzie tańczą, bo wiedzą, czego to jest muzyka. I ten region też może być przykładem, że ta muzyka ludowa jeszcze może przetrwać, że ona może będzie potrzebna. Może sobie ludzie o niej przypomną, kiedy już nie będzie muzykantów, kiedy nie będzie harmonistów, a znam takie regiony, że tak jest. To jest powiat rycki, gdzie są pieniądze na koła gospodyń, ale koła gospodyń nie mają muzykantów, my im pożyczamy tych muzykantów. Dziękuję księdzu proboszczowi, że pozwolił nam taki delikatny charakter tego przystości, że żegnamy muzykanta. Nie mamy doświadczenia, patrzymy w internecie, którym muzykanta stawiano harmonię, to trumny. Tutaj taki będzie bardzo skromny charakter tego, że po prostu w momencie, kiedy już po uroczystościach będzie już zbierana trumna, kolega bardzo serdeczny, Tadeusz Grodzek, który przyjechał od Mińska, nie byli rodziną, ale na siebie mówili szwagier, albo tam jeszcze inaczej na siebie mówili. I przyjechał od Mińska, żeby po cichu zagrać te jego kawałki, które bardzo lubił, a pan Nowaczek na skrzypkach delikatnie przygrał. I później na cmentarzu po uroczystościach też tak cicho z boku ta muzyka pograła, aby oswodzić
żebyśmy słyszeli, że to tak jak żołnierz, że umarł muzykant, że kochał muzykę i że dla wielu ludzi ta muzyka naprawdę jest bardzo ważna. Że ludzie oglądają, podziwiają, komentarze są w internecie. Natomiast rzeczywistość jest taka, że na dożynkach ich nie ma, na uroczystościach pokatowych ich nie ma. Wszędzie jest ta muzyka oczywiście nowoczesna. Także prosimy o zrozumienie. Pierwszy raz to robimy. Może ten pogrzeb będzie takim przykładem, że może się zrodzić już taki obyczaj, że gdy będą umierać ludzie, którzy sławią gminę, czy które ozdabiają uroczystości regionalne, czy po prostu ich pogrzeb, czy coś takiego, że będzie jakiś miał taki delikatny charakter zaakcentowany. Bardzo dziękuję. Maria kocha muzykę. Maria, jak wspomniał Pan Wójt naszej gminy Sylwester Dymiński, odniósł wiele sukcesów w tej dziedzinie. I to było coś pięknego, ale myślę, że największym sukcesem jego i największą jego miłością była jednak rodzina. I w tej chwili przyszedł moment rozstania z tą rodziną. Ostatnie pożegnanie, przewidziane w obrzędzie pogrzebowym, jest taką chwilą, w której zarówno żona, jak i dzieci, wnuki, bliżsi i dalsi krewni oraz my wszyscy tu zebrani mamy okazję do tego, aby raz jeszcze sięgnąć wstecz myślą.